Jak tam jesienne samopoczucie? Czujecie się senni, zmęczeni, a może i bezużyteczni? Ale jeśli czujecie się bezużyteczni, tak pomyślcie tylko o tych 6 mechanikach z gier. Od razu poczujecie się lepiej. No to bez zbędnego przedłużania ładujemy pierwszy pocisk do komory. Amunicja. Far Cry 6. Oj, wylałem ostatnio dużo frustracji na wielkie gry dużych firm, ale jakże mógłbym inaczej? Żyjemy przecież w tym samym świecie co Far Cry 6, gra, która udaje, że ma nowe mechaniki albo że ma mechaniki, które mają jakieś znaczenie. Bo czy jakąkolwiek zmianą jest to, że zamiast skillów w drzewkach umiejętności mamy skille przypisane do różnych form gaci? Ostatecznie przy samym przechodzeniu gry zmieniło to tylko tyle, że czasami wchodząc do na przykład pojazdu przebierałem się w coś innego, bardziej pasującego do danej chwili. Tyle, po prostu gra zmieniła wygodne zdobywanie pasywnych umiejętności na rzecz mikrozarządzania ekwipunkiem. Brzmi naprawdę dobrze. I nadal po tych dziesiątkach godzin jestem pod wrażeniem, jak Ubisoft stara się nas zasypać treścią, przykryć wszelkie niedostatki mechaniczne pozorną obfitością, ale z tego rogu obfitości sypią się co najwyżej zgniłe owoce. I jak już mówiłem ostatnio, gra daje nam rekordowo duży arsenał i zaledwie kilka typów wrogów, nie licząc zwierząt. No ale to przecież nie wszystko, bo wrogowie mogą być celami miękkimi, opancerzonymi, podatnymi na truciznę czy ogień. Coś, co początkowo brzmi bardzo skomplikowanie, ostatecznie sprowadza się do niezwykle prostej formuły. Dobry karabin plus amunicja przeciwpancerna plus headshot równa się w 90% one hit kill. Oczywiście dopóki nie wchodzimy na tereny o znacznie wyższym poziomie od naszego, ale w sumie to też nam nie grozi, bo w ramach fabuły powinniście wyprzedzić naturalny progres poziomów. Kolejna niedorobiona mechanika. Co w tym wszystkim jest zabawne, regularnie w świecie gry napotykamy specjalne warsztaty, w których dostajemy ten charakterystyczny wykres, jakim typem amunicji atakować, jaki typ przeciwnika, ale całe to nabudowanie mechaniczne pęka. Po co nam te przedmioty, po co nam ta broń, kiedy karabin z tłumikiem i z amunicją przeciwpancerną pozwala nam przejść całą grę. A więc wszystko to jest kompletnie bezużyteczne, ale nie aż tak bezużyteczne jak pewne stoły w Firze 2. Zrób sobie osłonę Fir 2. Fir to do dziś jeden z najlepszych FPS-ów łączących świetne strzelankowe segmenty z unikatową atmosferą, ale wszystko co jedynka robiła świetnie, tak dwójka robi znacznie gorzej. Nadal jest to dość zabawna gierka, ale starająca się zbyt mocno zaskoczyć gracza, który już zna wszystkie almowe sztuczki. Samo AI też jest gorsze, destrukcja otoczenia przytłumiona, mamy za to elementy cover shootera. Wiecie, od czasu pierwszego Fira z 2005 roku branża przeżyła prawdziwe natężenie osłon dzięki Gears of War z 2006. A więc po drodze robiąc Fira 2, ktoś doszedł do wniosku, ta strzelanka potrzebuje systemu osłon. I Fir 2 zrealizował to w najlepszym możliwym stylu. I opiszę wam to w trzech krokach. Przesuń stół, przewróć stół, kucnij za stołem. Tylko dlaczego ten stół jest taki mały? Mam wrażenie, jakby sięgał mi tylko do kolan. Albo ja jestem bardzo wysoki, albo te stoły są bardzo małe. Tylko o czym my tu jeszcze w ogóle mówimy? Time to kill w tej grze jest tak niski, wrogowie tak głupi i spowolnienie czasu tak OP, że praktycznie każda strzelanina kończy się szybciej niż byłoby sens ukrywać się za jakąkolwiek osłoną. A ta osłona i tak nas nie zakrywa, co jest to najgorsza osłona w historii gier. I to wygląda jak jakaś ślepa uliczka projektu gry, coś co trafiło do gry, choć nie powinno i bardzo desperacko wygląda to, że na liście achievementów znalazł się achievement Homewrecker, który wymaga wejścia w interakcję z 50 takimi przedmiotami, jak właśnie stół czy łóżko, abyśmy zrobili z tych obiektów osłonę. I powiem szczerze, że gdyby nie ten achievement, nigdy bym nie wszedł w interakcję z żadnym przedmiotem, który mogę zamienić w osłonę. Co swoją drogą jest też bardzo smutnym dowodem na to, jak achievementy wpływają na konsumpcję gier. Bo co naprawdę powinniśmy robić ze stołem? Oczywiście jeść na stole posiłek z rodziną. Posiłek. Tak, to jest genialne przejście do kolejnego segmentu. Głód GTA San Andreas. Nie będę kłamał, pomimo pewnych mechanicznych dziwaczności, San Andreas uważam za najlepszą odsłonę serii i oryginalnie w tym 2005 roku siadła mi ona tak dobrze jak ta pizza, którą już zjadłem, którą miałem pokazać na tym materiale, ale nie dotrwała ona do samego kręcenia, bo była zbyt dobra.
No ale San Andreas była czymś innym niż Trójka i Vice City, choć czasem ta różność sprowadzała się do karkołomnych mechanik z pogranicza RPGa i survivalu. Sama koncepcja, że bohater musi regularnie chodzić na siłkę, aby utrzymać wysoki poziom napakowania, była na tamte czasy rewolucyjna. I przy tym jedzenie podnosiło nam poziom tłuszczu. A właśnie, przecież CJ musi jeść. Zgodnie z regułami gry, CJ jest zmuszony zjeść cokolwiek raz na 72 godziny w świecie gry, co przekłada się na 48 minut właściwego grania. I po tym czasie CJ zacznie najpierw tracić tłuszcz, później mięśnie, aż umrze z głodu. Tylko czy kiedykolwiek ktoś w San Andreas umarł z głodu? To brzmi jak miejska legenda. Cała mechanika survivalu w mieście, jeśli tak można nazwać regularne wypady do fast foodowych wyżerni, bo restauracja w tym wypadku nie przejdzie im przez gardło, jest podkopana przez inne mechanizmy. I nie wiem jak do tego doszło, ale przy każdym zapisaniu stanu gry CJ-owi resetuje się licznik głodu. My tego nie widzimy, ale możemy się domyślać, że CJ po kryjomu podjada coś z lodówki. A więc jeśli gracie jak na podejrzliwego gracza przystało, robiąc save'y co jedną, dwie misje, a przynajmniej w jakichkolwiek rozsądnych odstępach czasu, tak może się okazać, że Carl nigdy nie będzie głodny. A więc po co to wszystko? Nie wiem, jestem do tej sprawy po prostu najwyraźniej źle nastawiony. Disposition, Oblivion. Wyobrażam sobie taką sytuację w grach The Elder Scrolls. Idę po lesie, spotykam grupę bandytów, ale wiecie co, przegadam ich, bo przecież jestem mistrzem retoryki. No właśnie, komputerowe gry RPG od dziesięcioleci mierzą się z munchkinową tradycją. Gry w wielu wypadkach opierają się na walce i starają się stopniować trudność. Tym samym nie może dziwić fakt, że włączając nowego RPGa stawiamy w ciemno na klasy i kombinacje, które powinny dobrze radzić sobie w walce. Jak tworzymy wojownika, to wiadomo, że chcemy mu dać maks siły. I w sumie to nic dziwnego, bo niewiele gier RPG spełnia obietnicę, że problemy możemy rozwiązywać na różne sposoby. A nawet w takich grach ścieżka pacyfisty może być najtrudniejszą. Bo czy zaniedbując umiejętności walki, w pewnym momencie gra nie postawi nas przed obowiązkową walką z bossem, która dla nas okaże się być wyjątkowo trudna. Tylko takie cuda jak Planescape Torment, a może też świeże Encased, pozwalają nam zaufać twórcom, że wygadana postać naprawdę nic nie straci z całego doświadczenia. Inne gry, cóż, charyzmę i gadanie traktują przeważnie jako uzupełnienie bojowych umiejętności. Speech być może był świetny w New Vegas, ale wiecie, Deathclaw'a nie przegadasz. No i jest jeszcze Oblivion. I Oblivion mydlił nam oczy mechaniką Disposition, nastawieniem NPC-ów do naszego bohatera. I zależnie od naszej osobowości, mowa o parametrze, ten wskaźnik mógł być wyższy lub niższy na start znajomości, ale dało się go też poprawić wykonywaniem questów oraz umiejętnością retoryki, którą to przekonujemy do siebie kolejne postacie. Problem w tym, że przekonywanie NPC-ów w tej grze zrealizowane jest w najgorszy możliwy sposób, w postaci dziwacznej minigierki, w której musimy wstrzelić się w oczekiwania NPC-a, w to, jak lubi być traktowany. Wszystko to brzmi bardzo poważnie, ale sprowadza się w sumie do tego, że każdego NPC-a w różnej kolejności staramy się obrazić, zastraszyć, oczarować, albo doprowadzić do tego, żeby czuł podziw wobec naszych osiągnięć. Nie ma w tym praktycznie żadnej wewnętrznej logiki i wypada to dziwnie. Postarajmy się odegrać przykładowy dialog z NPC-em z Obliviona. No cześć, pięknie dziś wyglądasz. Prawie tak dobrze jak ja, ty skończony gnoju. Masz tu 5 złotych monet i spierdaj. Mistrz retoryki. Tymczasem NPC plus 20 dyspozycji. Chyba cię polubił. Co? You violated the law. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o samą minigrę, chociaż jest absurdalna, ale o samą mechanikę nastawienia NPC-ów do nas. Bo szczerze, mechanika Disposition jest kompletnie bezużyteczna, chyba że chcemy przekonać kupca i sprawić, żeby kupował od nas przedmioty bardzo drogo, a swoje sprzedawał bardzo tanio. Poza tym istnieje dosłownie kilka miernych korzyści z wymaksowania reputacji u rozmówcy, co można i tak osiągnąć znacznie łatwiej niż kręcąc tymi okropnymi tarczami retoryki. Wystarczy poznać czar zauroczenia ze szkoły iluzji. I w ogóle szkoła iluzji chyba brzmi specjalnie tak niewinnie, żeby nie była za pierwszym razem nadużywana przez graczy. Mamy tam też czar niewidzialność i paraliż, co sprawia, że możemy być jako czarodziej kapitalni zarówno w przekonywaniu ludzi za sprawą zauroczenia, ale możemy też się lepiej skradać, a paraliż, no cóż, zamienia grę w jakiś smutny żart. To znaczy bardzo łatwy, smutny żart. A więc, czy retoryka jako umiejętność ma sens?
To oczywiście pytanie retoryczne i mam nadzieję, że zidentyfikowaliście ten dowcip, bo to płynne przejście do kolejnego segmentu. Identyfikacja przedmiotów Diablo 3. O tak, kolejny legendarny przedmiot. Ciekawe, jakie tajemnice skrywa, jakie moce. Czy jest może przeklęty? To wymaga identyfikacji. A nie, to po prostu kolejna maczuga bezużytecznej niebieskości. Oto stara i ciekawa opowieść. Pewien niziołek odnajduje tajemniczy pierścień, który zapewnia niewidzialność. Magia jak nic. Ale dopiero 60 lat później czarodziej, stara pierdoła, zauważa, że niziołek nie dość, że korzysta sobie z mocy pierścienia w życiu codziennym, tak i jest od pierścienia ewidentnie uzależniony. I tak rozpoczyna się wieloletni proces identyfikacji pierścienia. No właśnie, ten aspekt magicznych przedmiotów, ich ukrytych, tajemnych mocy jest z nami od samego początku gatunku RPG. To znaczy mówię tutaj o papierowych grach RPG. W odpowiednich rękach taka forma traktowania magii w świecie gry jest kapitalna. Utrudnienie w poznaniu prawdziwych mocy artefaktów może prowadzić nawet do paranoi u graczy, podejrzliwie podchodzących na przykład do używania niezidentyfikowanego płonącego miecza. Bo cholera wie, może miecz płonie dlatego, że jest przeklętym demonem, zaklętym w miecz. Albo cokolwiek, wiecie, to typowe światy fantasy nie są zbyt błyskotliwe. Ten respekt wobec magicznych przedmiotów trafił w dobrej postaci do Baldur's Gate 1. Szczególnie na początkowym etapie gry bohaterowie mieli niewiele opcji identyfikacji przedmiotów, albo identyfikacja wymagała nieco kłopotliwego mieszania w księdze czarów. Stąd przedmioty pułapki, czyli przeklęte artefakty, miały tutaj sens. Kto nie ubrał pasa zmiany płci, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tyle, że w grach komputerowych mamy szybkie wczytanie gry, a więc takie pułapki mają coraz mniejszy sens. No, być może w jakichś rogalikach. Ale i tak ukryte właściwości przedmiotów były kiedyś absolutnym klasykiem gatunku, choć gry starały się z czasem łagodzić identyfikację albo sprytnie wplatać ją w rozwój postaci. W grach z serii Might & Magic mogliśmy szkolić się w identyfikacji przedmiotów i w ten sposób na dłuższą metę oszczędzać czas i pieniądze. A kto tego nie lubi? Mechanicznie to miało sens. Gra nagradzała nas za odpowiedni rozwój postaci, ale najlepsze przedmioty wymagały coraz lepszego skilla identyfikacji. Jednym słowem, magiczny złom identyfikowaliśmy z łatwością, natomiast potężne artefakty, nawet na późnym etapie gry, mogły nas kusić opóźnioną gratyfikacją. No właśnie, w czasach, kiedy przekleństwa magicznych przedmiotów wypadły z mechaniki gier, tak identyfikacja jest po prostu jednym kliknięciem więcej w gratyfikacji gracza, gratyfikacji dźwiękowej i graficznej. Bo jak to wygląda w takim Diablo 3? Najpierw wypada magiczny przedmiot, nagroda pierwsza. Druga nagroda, widzimy, że magiczny przedmiot jest legendarny albo zielony, a więc musimy go zidentyfikować. Trzecia nagroda to kliknięcie w przedmiot, oczekiwanie, suspens i być może wypadło nam coś naprawdę dobrego. I tak właśnie to wygląda. Podnosimy przedmioty i możemy je identyfikować w ekwipunku albo hurtem identyfikować wszystko w mieście. To może po szczelinach mieć jakiś sens. Ale bądźmy szczerzy, niewiele ma to wspólnego z tym początkowym, oryginalnym respektem wobec magii. Tutaj mamy po prostu opóźnioną, chociaż trochę lekko opóźnioną gratyfikację w lutowaniu przeciwników. Od strony samej mechaniki gry jest to oczywiście całkowicie bezużyteczne i podobnie jak w Grimdon, po prostu te przedmioty moglibyśmy podnosić już zidentyfikowane. No tak, ale tutaj mówimy o bezużytecznej mechanice nagradzania. Natomiast co się stanie, jeśli bezużyteczna będzie mechanika karania gracza? Śmierć. Borderlands 3. Znowu zginąłem. Straciłem 10% wszystkich posiadanych przeze mnie pieniędzy. Ale co z tego, jak i tak w sklepach nie ma czego kupić. No właśnie, przy całej mojej miłości do Borderlandsów, tak, wykłada ona się na jednym kluczowym aspekcie mechaniki. To znaczy, śmierć w tej grze praktycznie nigdy nie ma żadnego znaczenia. I tutaj pada pytanie, po co w ogóle gramy w gry? Czy powinniśmy być karani za granie? Czy śmierć w grze jest karą? Czy brak śmierci jest nagrodą? Jedno jest pewne, jeśli gra przechodzi się sama, tak, to nie jest gra zbyt interesująca. I oczywiście teraz bardzo wracając, bo normalnie taki temat potraktowałbym osobno w 14-minutowym odcinku, śmierć w grze musi nas czasami zaboleć, a w Borderlandsach 3 boli nas bardzo, 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 bardzo rzadko. Hack'n'slashe zawsze miały dość specyficzne podejście do śmierci postaci. Pierwsze Diablo było jeszcze w rozkroku gatunkowym i tam klasycznie śmierć bohatera prowadziła do konieczności załadowania stanu gry. Ale w multiku działało to już inaczej. Postać się respawnowała w mieście, ale traciła cały założony ekwipunek. No tak, to
jest szczególnie bolesne, kiedy twój najlepszy ekwipunek zostaje złupiony przez innego gracza. Tym samym na dzisiejsze standardy pierwsze Diablo było arcyhardkorowe i oczywiście bardzo podatne na wszelkie formy griffingu. 25 lat później mamy Borderlands 3, które sprowadzają się właściwie, bądźmy szczerzy, do dość łatwej kampanii dla jednego gracza i ewentualnego ciśnięcia coraz mocniej w górę drabiny Mayhem. Śmierć jest tutaj tylko wybojem na drodze do potęgi, tracimy nieco kasy, której i tak mamy przeważnie za dużo i najwyżej, jeśli wybraliśmy sobie zbyt trudne starcie na nasz level postaci, zmieniamy questy. Brzmi to bardzo klasycznie, ale czego nawet tutaj brakuje, to poczucia straty tego, co osiągnęliśmy od ostatniego checkpointu, bo zapisuje się nam cały zebrany sprzęt po drodze oraz wszystkie zdobyte po drodze punkty doświadczenia. Dosłownie nie tracimy nic, na czym by nam zależało. Tym samym w tej grze głupie walenie ścianą w głowę może doprowadzić nas do wylevelowania postaci albo do zdobycia broni, którą przejście tego segmentu będzie znacznie łatwiejsze. Problemy same się rozwiązują. I bądźmy szczerzy, to bardzo miałkie, najłatwiejsze rozwiązanie, jakie można było sobie wyobrazić. I gra, chcąc uniknąć frustracji gracza, sprawia, że śmierć w tej grze nie ma żadnego znaczenia. Przynajmniej tak jak mówię, w większości tych fabularnych wypadków oraz wypadków grindowania po prostu kontentu singleplayerowego. Być może brakuje tutaj mechaniki nagrody za jak najdłuższe przeżycie, zamienić karę w nagrodę. Brzmi to całkiem nieźle, ale trzeba przyznać, że pewne buildy w historii serii, na przykład anarchistka Mechomancerka, bazowała właśnie na wyciąganiu maksymalnym w górę bonusu do damage'a, który to resetował się przy śmierci. Wiadomo. W ciekawym twiście Borderlands 3 doczekały się roguelike'owego dodatku Arms Race, coś niczym Battle Royale, w którego można grać solo. W skończonym czasie musimy od zera dopakować na tyle swój ekwipunek, aby dać radę bossowi. I nie jest to najlepszy dodatek, bo jest za mały i za drogi, ale też darmowe mini-rajdy, np. Mali One Takedown, najbardziej pompują adrenalinę z całego Borderlandsowego doświadczenia, bo mają tylko jeden checkpoint. I tutaj czuć potencjał, co by się stało, gdyby Borderlandsy poszły w prawdziwie hardkorowy styl nagradzania i karania. Ale w tym momencie w Borderlandsach 99,5% śmierci nie ma żadnego znaczenia. Śmierć jest tutaj mechaniką bezużyteczną. Równie dobrze moglibyśmy stać w miejscu bez żadnego czekania na respawn, wrogom by się po prostu odnowiły hapeki i dalej robilibyśmy to samo. Czy to o to chodzi? Nie sądzę. No i to tyle, znacie mnie, nie będzie żadnej puenty, co najwyżej tylko zaułusek króliczka. I to koniec, muszę go wyrzucić. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie podnoszę.